Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ponownie witam wszystkich słuchaczy i widzów, tych wyjątkowych co do formy i co do czasu rekolekcji świętych przeznaczonych dla wszystkich, którzy w naszej archidiecezji przemyskiej trudzą się na co dzień w obrębie katechezy, przekazu Bożego Słowa i świadectwa życia. Wszyscy jesteśmy w takich wyjątkowych czasach. Informacje, które dochodzą do nas, które dotykają bezpośrednio naszego życia, stawiają przed nami wiele pytań, które domagają się pogłębionej odpowiedzi. Takich odpowiedzi człowiek zawsze szuka, szczególnie wtedy, kiedy dotyka go osobiście jakieś wydarzenie, zwykle mało pozytywne, niekiedy nawet bolesne. I my właśnie przeżywamy taki czas. Wielu z naszych bliskich boryka się z chorobą, z cierpieniem. Wszyscy żyjemy w dużej niepewności. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, że jutro będzie spokojne i co ono przyniesie. Dlatego w takich wyjątkowych chwilach człowiekowi, a szczególnie kapłanowi, siostrze zakonnej czy nauczycielowi religii świeckiemu, ale także każdej matce i ojcu, potrzeba chwili zadumy i refleksji, a taką zawsze dają chwile modlitwy spędzone przed Panem Bogiem. A szczególnie chwile, które człowiek poświęca na lekturę Pisma Świętego, pozwalając, aby Bóg do niego przemówił. Wszyscy, którzy pochylają się nad Słowem Bożym, i to jest świadectwo nie tylko Kościoła od 2000 ponad już lat, ale także od ponad 4000, świadectwo wyznawców judaizmu, którzy nad Starym Testamentem z ojca na syna przez pokolenia pochylali się po to, aby tam szukać otuchy, siły, ale też światła dla nękających ich pytań, jest dla nas zachętą do tego, aby nasze ćwiczenia rekolekcyjne znów oprzeć na tym niewyczerpanym i zawsze czystym, wiarygodnym i nieomylnym źródle, jakim jest studnia Bożego Słowa, Księga Pisma Świętego. My wybraliśmy sobie za patrona tych naszych rekolekcji świętych proroka Jeremiasza z kilku względów, o czym już słyszeliśmy. Z uwagi na to przede wszystkim, że to prorok zaliczany do najbardziej poczytnych i w Starym, i w Nowym Testamencie, do księgi proroka Jeremiasza. Bardzo często się teksty Nowego Testamentu odwołują. On też jest wzorem dla Jezusa Chrystusa w wielu względach, a przede wszystkim w wierności temu Bożemu nakazowi głoszenia słowa, pomimo przeciwności różnego rodzaju losu i sprzeciwu słuchaczy, ale też dzięki cierpieniu, które on wkłada, aby wypełnić tą swoją misję. Dzisiaj właśnie, teraz odrobinkę i w czasie następnej konferencji na tym cierpieniu głoszącego Słowo Boże Jeremiasza się skupimy. On też jest człowiekiem bardzo młodym, który głosi to Słowo Boże, porwany przez Boże powołanie, wobec którego też powołanie niekiedy się buntuje, o czym będziemy za momencik mówić i rozważać, a zatem znów może być dla nas nie tylko wzorem, bo i też współczesni ludzie. My sami często zadajemy sobie pytanie o sens, o skuteczność tego wszystkiego, co my robimy, co głosimy. A zatem Jeremiasz może dać nam i istotnie daje gotowe odpowiedzi. Dzieli się swoim doświadczeniem. Możemy go wziąć
jako wzorzec dla nas, przykład do naśladowania i zadziwić się niejednokrotnie, że to, co on przeżywa, my sami przeżywamy na co dzień. A zatem te jego podpowiedzi, jego doświadczenie może być niezwykle użyteczne, jeśli tylko zostanie odpowiednio zgłębione przez nas i przyjęte z pełnym zaufaniem. A zatem dzisiaj w czasie tych konferencji, które będziemy wspólnie przeżywać, najpierw skupmy się na formie przepowiadania Jeremiaszowego. Wiele razy tak bywa, że kapłani, misjonarze, bo przeżywamy też tydzień misyjny, a zatem oddajemy cześć i modlimy się za tych, którzy głoszenie Słowa Bożego wpisali bardzo mocno w swoje życie do tego stopnia, że wszystko mu podporządkowali. Często właśnie wszyscy i duchowni, i świeccy, głosząc Boże Słowo, zauważają brak skuteczności tego głoszenia. Często borykają się z nawet odrzuceniem, z lekceważeniem ze strony słuchaczy i sami zastanawiają się, mając ogromne dylematy i rozterki wewnętrzne, czy można coś zrobić jeszcze, żeby to słowo, które głoszą swoim słuchaczom, było przyjmowane tak, jak na to zasługuje. Bo jest to słowo nieludzkie, albo nie przynajmniej ludzkie, tylko również Słowo Boże. Wielu katechetów, bardzo wiele zadaje sobie trudu i troski o to, aby przekaz ten codzienny na katechezie miał jak najpiękniejszą oprawę, odnosił się do jak najczęściej do współczesnych metod pedagogicznych, wychowawczych, także retorycznych, takich edukacyjnych, nauczycielskich, po to, aby dotrzeć do wszystkich, do tych najmniejszych, do młodzieży, szczególnie mocno krytycznej, krytycznie nastawionej do tych treści katechetycznych, jakie im trzeba przedstawiać, i do dorosłych. Otóż, co za chwileczkę usłyszymy, to nie jest coś nowego. Każda epoka właściwie, jak dokumentują teksty Starego Testamentu i Nowego, a szczególnie właśnie teksty z Księgi proroka Jeremiasza, przeżywała podobne trudności. Słuchacze, tych wszystkich, którzy głosili w imieniu Pana Boga słowo i wolę pańską, napotykali na ogromne trudności, by dotrzeć skutecznie do umysłów i serc słuchaczy. A zatem Jeremiasz również napotykał bardzo na takie trudności. Spotykał się z odrzuceniem, z lekceważeniem, z krytyką ze strony słuchaczy. Stąd też Bóg podpowiedział mu kilka metod, co będzie również i podpowiedzią dla nas samych. Metod, które pozwolą otworzyć serca słuchaczy, ale najpierw serce samego głosiciela, samego Jeremiasza. W tym właśnie kontekście chcę zaproponować jako przedmiot tej medytacji 13 rozdział z Księgi proroka Jeremiasza, który mówi o tak zwanej czynności symbolicznej. Często my widzimy to w naszym codziennym życiu. Niektóre wydarzenia, fakty, osoby, postawy, jakieś decyzje, wybory nabierają w naszym życiu albo w życiu innych rangi symbolu, czegoś wyjątkowego, rangi znaku, sensu takiej wskazówki, drogowskazu życiowego. Coś, co dla innych nie przedstawia większego znaczenia, dla nas, z uwagi na odpowiedni kontekst tego, co się stało, na autora tego powiedzenia konkretnego, czy decyzji, czy jakiegoś czynu, przypisujemy temu wszystkiemu wyjątkową wartość i od tego uzależniamy nasze wybory, a także naszą postawę konkretną, życiową. Nie inaczej było w przypadku właśnie proroka Jeremiasza. Zresztą do tej samej metody odnosi się bardzo często też Pan Jezus, który mówił o Królestwie Bożym, o Ojcu swoim, o trudnych sprawach codziennych, życiowych, za pomocą tak zwanych przypowieści.
to też właśnie coś w rodzaju symbolu. Mówiąc o prostych rzeczach, sugerował swoim słuchaczom, by się zastanowili nad ich treścią i doszli do przekonania, że tak właściwie to chodzi o rzeczy najważniejsze z życia wzięte, choć wyrażone za pomocą właśnie porównań, choć odnoszą się do rzeczy takich prostych, moglibyśmy powiedzieć nawet banalnych, powszednich, które setki razy na co dzień wypowiadamy albo czynimy. Ale w ściśle określonym kontekście, w relacji z Panem Bogiem, naszym życiem, te różnego rodzaju proste czynności, gesty, znaki mogą nabrać wyjątkowego znaczenia. I właśnie po tym wstępie pozwolę sobie teraz przeczytać ten opis tej czynności symbolicznej, którą Bóg zleca prorokowi Jeremiaszowi i na której to podstawie potem tłumaczy mu swoją relację do Izraela, a zatem coś najważniejszego, o czym Jeremiasz ma mówić swoim słuchaczom. Tak powiedział mi Pan: idź i kup sobie lniany pas i włóż go sobie na biodra, ale nie kładź go do wody. I kupiłem pas zgodnie z rozkazem Pańskim i włożyłem go sobie na biodra, odpowiada nam Jeremiasz. Po raz drugi otrzymałem polecenie Pańskie. A teraz weź pas, który kupiłeś, a który nosisz na biodrach, i wstań i idź nad Eufrat i schowaj go tam w rozpadlinie skały. Poszedłem i ukryłem go nad Eufratem, jak mi rozkazał Pan. Po upływie wielu dni rzekł do mnie Pan: wstań i znów idź nad Eufrat i zabierz stamtąd ten pas, który ci kazałem ukryć. I poszedłem nad Eufrat, odszukałem i wyciągnąłem pas z miejsca, w którym go ukryłem, a oto pas zbutwiał i nie nadawał się do niczego. I skierował Pan do mnie następujące słowo. Tak mówi Pan: tak oto zniszczę pychę Judy i bezgraniczną pychę Jerozolimy. Przewrotny ten naród odmawia posłuszeństwa moim słowom, postępując według swego zatwardziałego serca. Ugania się za cudzymi bogami, by im służyć i oddawać cześć. Niech więc się stanie jak ten pas, który nie nadaje się do niczego. Albowiem jak przylega pas do bioder mężczyzny, tak przygarnąłem do siebie cały dom Izraela i cały dom Judy, mówi Pan, by były moim narodem, moją sławą, moim zaszczytem i moją dumą. Ale oni mnie nie usłuchali. Za każdym razem, kiedy czytamy tekst biblijny, to zawsze sugestia do każdego, nie tylko nauczyciela katechezy, ale do każdego chrześcijanina: potrzeba najpierw chwili zadumy i skupienia, żeby sobie uświadomić, kto do nas mówi. To dlatego, żeby dotarło do nas Boże Słowo, potrzeba odpowiedniego kontekstu. Ktoś, kto z wielkim pośpiechem, bez należytego szacunku podchodzi do Pisma Świętego, czyta bez uwagi, bez odpowiedniego szacunku, niewiele z tego zrozumie. Bóg, nawet materialnie, nie ma okazji, żeby dotrzeć do jego rozumu i serca. A zatem, drodzy słuchacze i widzowie, za każdym razem, kiedy chcemy istotnie spotkać się z Bogiem poprzez teksty biblijne, nie wolno żałować dla Niego czasu. I potrzeba tak nastroić swoje serce, żeby Pan Bóg zechciał do nas przemówić. Nie wolno się ani śpieszyć, a z drugiej strony potrzeba, bez względu na to, jaki się ma stan tego serca, stan sumienia, bo Bóg mówi też i do grzeszników. Kiedy ktoś jest bez stanu łaski uświęcającej, też może się modlić. I choć ta więź z Panem Bogiem i to objawienie będzie utrudnione, to jednak nie niemożliwe. A zatem każdy, kto chce istotnie posłuchać Boga, może to uczynić. Wystarczy do Niego przyjść i rzeczywiście z uwagą, z poświęceniem zadumać się nad Jego Słowem.
Bardzo ułatwia zrozumienie orędzia Bożego modlitwa, a zatem każdą medytację biblijną albo nawet taką lekturę pogłębioną powinniśmy poprzedzić przynajmniej takim cichym westchnieniem, króciutką modlitwą, po to, żeby nastroić nasze serce i nasz umysł na odbiór tego Bożego serca. Bardzo łatwo to zrozumieć, bo mówimy o czynności symbolicznej, kiedy nie odniesiemy się do bardzo prostej czynności, jaką wielu z nas przynajmniej kilkakrotnie w swoim życiu czyni, a może nawet bardzo często. Jak chcemy mieć dobry obraz telewizyjny czy radiowy, to zwykle potrzeba włączyć odbiornik, taki czy taki, ale potem go nastroić. Odpowiednio znaleźć częstotliwość, na której fale ten obraz czy dźwięk nam przyniosą w eterze. I nie inaczej jest też w czytaniu Biblii. Otóż modlitwa, usposobienie serca i naszego sumienia pomaga nam złapać właśnie Bożą częstotliwość. Możemy takim językiem to wyrazić. Bóg rzeczywiście nastroi się do naszego serca, do naszego rozumu. Nie musimy się troszczyć i martwić, że Go nie znajdziemy. On nas znajdzie i zawsze nas szuka. A to słowo, które jest wypowiadane, choć czasem nam wydaje się niezrozumiałe i trudne, ono gdzieś tam będzie tkwić w naszym sercu i w naszym umyśle. Bóg się o to zastroszczy. I jeśli nie od razu, to po jakimś czasie nam się przypomni, tak po ludzku sądzę, mówiąc, to, co Bóg do nas powiedział. I będziemy mieć oświecenie w swoim czasie. Bóg to wielokrotnie mówi, Pan Jezus to wielokrotnie tłumaczy swoim apostołom, żeby się nie lękać, że Boże Słowo to jest jak deszcz, który z nieba spada i nie wraca bezowocnie do Boga, dopóki, jak mówił prorok Izajasz, nie przyniesie owocu. A zatem zawsze warto czytać Pismo Święte. Zawsze warto rozważać treści, które tam są zawarte. Bo i w danym momencie otrzymamy konkretne wskazówki życiowe, ale w najmniej spodziewanych przez nas chwilach również od Boga otrzymamy stosowny drogowskaz, by w naszym wędrowaniu życiowym się nie pogubić. I to ja mogę wielokrotnie zaświadczyć, że tak jest, bo w swoim życiu tego doświadczyłem i wielu innych. Tych, którzy nad tekstami biblijnymi się pochylają, może o tym powiedzieć. A co powie Jeremiasz? Co mówi na podstawie właśnie tego 13 rozdziału? Najpierw to zwróćmy uwagę, tu znów odwołuję się do tego tekstu, który przed momentem żeśmy przeczytali, że słowa, i to on podkreśla za każdym razem, które do niego dochodzą, wypowiada Pan. On ciągle jak refren powtarza w tej perykopie, to mi powiedział Pan i znów mówił do mnie Pan. I Pan znowu skierował do mnie to słowo. A zatem, co potrzeba zaznaczyć już na samym początku? Jest taka piękna treść psalmu, a raczej refrenu tego responsorium, które w czasie liturgii powtarzamy. Dość często ona się powtarza, szczególnie w okresie zwykłym, w ciągu roku, kiedy Pan mówi, nie garć Jego słowem. Na samym końcu tej perykopy, kiedy Bóg ocenia postawę Izraelitów, to tak skarży się, że Izraelici, choć mówił do nich wielokrotnie, wciąż powtarza właśnie te swoje słowa przebaczenia, otuchy, miłosierdzia, narzeka na samym końcu, że oni mnie nie słuchali. No więc Jeremiasz jest dla nas przykładem takiego posłuszeństwa. Najpierw jako prorok, żeby móc coś powiedzieć ludziom, musi słuchać Boga, bo sam z siebie nie przepowiada. To wszystko, co ma do powiedzenia człowiekowi, słyszy bezpośrednio od Boga. A zatem, żeby nie oszukiwać ludzi, żeby samemu być przekonanym, że nie wymyśla sobie tego, co przekazuje nadal dalej innym, tylko uczciwie relacjonuje, co bezpośrednio usłyszał od Boga, ciągle nam będzie powtarzał. To mi powiedział Pan. A teraz, co mu powiedział? Prorok otrzymuje od Boga bardzo konkretną misję, która przybiera znaczenie pewnego symbolu. Prosta czynność, choć wymagająca mocno,
mocno wymagająca, jak za chwileczkę jeszcze raz na tym się zatrzymamy, ma symbolizować relacje Izraelitów do Boga i najbliższą przyszłość, która czeka ten naród. Otóż otrzymuje prorok bardzo takie, dość może moglibyśmy powiedzieć, banalne zadanie. Idź, kup sobie lniany pas i załóż go sobie na biodra, ale nie kładź do wody. Każdy z nas, szczególnie starsi, wie doskonale, jak wygląda lniany pas. To jest takie zgrzebne, dość surowe płótno, ale ono ma bardzo jedną taką cechę, która charakterystyczną, a mianowicie jest bardzo trwałe. Takiego pasła no, nie sposób zerwać, jeżeli jest z lnu, dobrze wypleciony, utkany, no, staje się czymś tak mocnym, że nawet, i to mężczyźni szczególnie wiedzą, pasa w starożytności, dzisiaj takiego lnianego, nie używa się tylko w charakterze no, jakiegoś ubioru, ubrania, tylko nawet w gospodarstwie rolnym do przenoszenia napędu od silnika do jakiejś tam maszyny. Dawniej, to starsi szczególnie to pamiętają, taki pas transmisyjny się nazywał, był właśnie sporządzony z lnu albo z konopi. No więc, co jest istotą tego pasa i co ma uczynić Jeremiasz? My wszyscy mamy się skupić na charakterze tej czynności, bo ona i samemu prorokowi nam ma ukazać to orędzie, którym Bóg się chce dzisiaj z nami podzielić. A to orędzie, choć za pomocą takiej codziennej, powszechnej, lapidarnej czynności, ma nam przekazać coś bardzo ważnego. Otóż prorok ma zakupić ten pas i włożyć go sobie na biodra. Oczywiście w starożytności, wtedy kiedy Jeremiasz żył, tego rodzaju pas był ozdobą każdego mężczyzny. Czym bardziej szlachetne pochodzenie mężczyzny, tym i jego zasobność, tym pas, który nosił, był bardziej drogi, bardziej wykwintny, wystawny. A zatem tu Jeremiasz ma założyć sobie taki zwyczajny pas. On pewnie za drogi mocno nie był, ale co on symbolizuje? Ogromną trwałość. Ten pas, który Jeremiasz kupił sobie, powinien wystarczyć mu na długie lata, żeby spełniał tą funkcję, do której był przeznaczony. Dla nas pas, szczególnie dla pań, to raczej ma taką funkcję ozdobną. Jest bardzo delikatny, ma być takim dodatkiem do ubioru i ma podkreślać no, modę, szyk. Dla mężczyzn taki pas jest też czymś bardzo użytecznym, bo podtrzymuje dolną część naszej garderoby, pozwalając się na swobodne poruszanie, ale również w starożytności to było szczególnie stosowane. Pas służył też jako coś w rodzaju kieszeni, a zatem był potrzebny mężczyźnie i stanowił nawet niektórych mężczyzn, ich pozycję społeczną, status społeczny i zasobność, bogactwo rozpoznawano po tym pasie, który nosił. I właśnie Jeremiasz ma coś takiego sprawić sobie. No więc ma też przy tym zakupie prorok Jeremiasz pamiętać o jednym. Len bardzo nie znosi wody. Jedyną rzeczą, która może zaszkodzić tej tkaninie, to zbyt duża wilgotność, która jeszcze w powiązaniu z ciemnością powoduje butwienie i rozpad tego pasa. Tak właściwie nic go nie może zniszczyć, tylko właśnie ta mieszanina wilgości i ciemności. Przed tym trzeba chronić. Oczywiście Jeremiasz to słyszy i na razie do tego się odnosi, tak jakby to tylko było polecenie odnoszące się do codzienności, do garderoby. Tymczasem za chwileczkę słyszymy od Pana Boga, że ta troska o ten pas, o tę bliskość do bioder, jaką ma ten pas, będzie symbolizować bliską relację
między prorokiem a Bogiem i między ludem Izraela a Bogiem. No więc po tym, co usłyszał, rzeczywiście prorok mówi, że kupiłem pas zgodnie z rozkazem pańskim i włożyłem go sobie na biodra. Co jest największym grzechem ludu? Że nie słucha to, co Bóg do niego mówi. Tymczasem prorok to za każdym razem będzie podkreślał swoje posłuszeństwo. Bóg nakazuje mu coś uczynić i nawet gdy to są bardzo wymagające rzeczy, prorok nie dyskutuje, nie kontestuje tego, co słyszy od Boga, ale posłusznie to wypełnia. I to jest podstawa do właściwej relacji pomiędzy prorokiem, narodem a Bogiem. A brak takiej postawy, tego posłuszeństwa, brak szacunku dla Bożego Słowa, dla Jego woli, powoduje to, że ta relacja rzeczywiście rozpada się jak zniszczony pas, ten lniany. I to będzie główne przesłanie tego tekstu, o którym właśnie teraz rozmawiamy. To jest oczywiście coś bardzo aktualnego również na nasze czasy. Co Pan Bóg najbardziej ceni w człowieku? Niedobre uczynki, które no, raz są, raz nie ma. Najbardziej ceni, i to mamy w Starym i w Nowym Testamencie potwierdzone, i w życiu wszystkich świętych, posłuszeństwo. Że człowiek z wielkim szacunkiem najpierw poszukuje Bożej woli, potem dokładnie jej wysłuchuje i na swoje możliwości, według tych swoich predyspozycji, stara się wszystko wypełnić. I bez względu na to, czy to wyjdzie, czy nie, ale jeśli ma takie usposobienie, to Bóg jest ukontentowany, zadowolony. I to jest definicja naszej właściwej pobożności. A zatem nie ilość, to może trochę tak nas zastanawiać, ale to jest prawda, która wypływa ze Słowa Bożego. Nie ilość modlitw wypowiedzianych, nie ilość nawet dobrych uczynków czy przepisów prawa, tylko zasłuchanie w to, co Bóg mówi do mnie przez Biblię, przez moje serce, przez drugiego człowieka czasem, przez naukę Kościoła i posłuszeństwo Jego Słowu. To jest coś, czego Bóg od nas najbardziej pragnie. I na tym zasadza się bliskość relacji. Jeśli nie ma posłuszeństwa, to nie ma bliskiej relacji. Bardzo łatwo to zrozumieć i Państwo na pewno, którzy są i rodzicami, i duszpasterzami, i nauczycielami, to doskonale to wiedzą, że miłość i wierność współmałżonka, syna, córki, ucznia mierzy się właśnie posłuszeństwem. Jeśli na przykład ktoś mówi nam, że nas kocha, że nas szanuje, a za każdym razem, kiedy go o coś prosimy, to albo nas nie słucha, albo lekceważy, albo nawet jak mówi, że usłyszał to wszystko, a i tak robi po swojemu, to my mamy ogromne trudności, żeby uwierzyć w tę jego bliską relację, w jego wierność i miłość. I my to doskonale rozumiemy z codziennego życia. A zatem winniśmy tę samą miarę przyłożyć do naszej relacji do Boga. Bóg najbardziej pragnie ze strony człowieka i narodu wybranego Kościoła dzisiaj posłuszeństwa. On jest Panem, On jest Bogiem. On chce dla naszego dobra podzielić się z nami swoją wolą, a naszym zadaniem jest posłuszeństwo. A największym właśnie przeciwnikiem tego posłuszeństwa jest zarozumiałość i pycha. To nic właśnie dziwnego nie jest w tym, że pycha jest największym grzechem głównym i źródłem wszelkiego zła. W raju pierwszym grzechem, który człowiek popełnił po stworzeniu, była pycha. Uwierzył, że sam może być Bogiem. Dzisiaj największym grzechem człowieka jest pycha, kiedy człowiek Bogu albo innym sobie równym ludziom narzuca swoją wolę. Mówi, albo wprost to mówi, albo tak się zachowuje, że wszyscy o tym wiedzą, że on jest najważniejszy, że nikogo nie słucha. I tutaj właśnie w tej czynności symbolicznej, którą Bóg zleca Jeremiaszowi, widać to jak na dłoni. A Jeremiasz jest czymś, to jego postawa raczej, co powinno być dla wzorem dla wszystkich i też odpowiedzią na te dzisiejsze czasy. Posłuszeństwo Słowu Bożemu. Po raz drugi więc
Skoro Bóg zobaczył, że Jeremiasz jest posłuszny, nakazuje mu drugie zadanie. A teraz weź pas, który kupiłeś, który nosisz, wstań i idź nad Eufrat i schowaj w rozpadlinie skały. I znów ten tekst podkreśla mocno to posłuszeństwo proroka. I poszedłem i uczyniłem według słowa Bożego. Ukryłem pas nad Eufratem. Znów mamy wzorcowe to posłuszeństwo Jeremiasza, choć jeden taki szczegół nam przykuwa uwagę. Z Jerozolimy nad Eufrat to jest kilkaset kilometrów. A zatem, żeby Jeremiasz mógł wypełnić Boże Słowo, no to potrzeba bardzo długiej drogi. Tam środków transportu nie było. Jeremiasz najprawdopodobniej tę drogę odbywał pieszo. A zatem, żeby wypełnił Słowo Boże, to musiał się mocno natrudnić. Ale nie kontestuje, nie protestuje, nie narzeka. Wypełnia to z uwagi na ogromny szacunek względem woli Pana. I Pan Bóg rzeczywiście chwali Jeremiasza. Po raz trzeci do niego przemawia. A teraz wstań, po upływie wielu dni, powiedział mi Pan, idź nad Eufrat i zabierz stamtąd ten pas, który cię kazałem ukryć. I znów jest piękny wzorzec posłuszeństwa prorockiego. Poszedłem nad Eufrat, odszukałem i wyciągnąłem ten pas z miejsca, w którym go ukryłem, a oto teraz pas zbutwiał i nie nadawał się do niczego. I tu się kończy ta symboliczna czynność, którą ma wykonać prorok. Teraz trzeba rozważyć, co się stało i wyciągnąć z tego zdarzenia wnioski. Bóg rzeczywiście za chwileczkę wytłumaczy prorokowi, dlaczego wszystko to miał uczynić i co to oznacza w relacji do niego samego i do całego ludu. Otóż prorok zauważył to, co mówiliśmy przed momentem, że niestety pas nie nadaje się do niczego. Nie można go już ubrać na siebie, bo się rozpada w rękach. Za każdym razem, i to wiele razy żeśmy tego doświadczali, wystarczy na przykład jakiś lniany, czy pas, czy worek wrzucić, zostawić gdzieś w piwnicy, gdzie jest wilgotno i ciemno. Jak pójdziemy po kilku dniach albo po kilkunastu, to zauważymy, że i zapach, i stan tego materiału mocno się zmienił. Nie nadaje się już do poprzedniego użytku. Nadaje się tylko do tego, żeby wyrzucić go. I teraz proszę patrzeć. Ten pas, który ma Jeremiasz w rękach, który mu się rozpada pomiędzy palcami, jest teraz punktem odniesienia do tego, czym był wcześniej. Bo sobie szybciutko prorok zestawia i my, który patrzymy na to. Wyobrażamy sobie, jak wyglądał Jeremiasz z tym ozdobnym pasem przedtem, który nosił na biodrach, a teraz ma strzęp skruszonego, zbutwiałego materiału, który cuchnie pewnie i nie nadaje się do niczego, który jest dokładnym zaprzeczeniem. Nie można go już użyć. Zresztą budzi obrzydzenie. Nie ma żadnej wartości. I teraz na bazie tej symbolicznej czynności Bóg tłumaczy prorokowi, jak to się ma do niego samego i do narodu, który on reprezentuje. Mówi tak Pan. Tak oto zniszczę pychę Judy i bezgraniczną pychę Jerozolimy. Przewrotny ten naród bowiem odmawia posłuszeństwa moim słowom i postępuje według swego zatwardziałego serca. Ugania się za cudzymi bogami, by im służyć i oddawać cześć. Niech się stanie jak ten pas, który nie nadaje się do niczego. Na ostatniej konferencji mówiliśmy o tej idei Bożej sprawiedliwości, która czasem przyjmuje formę również kary naprawczej. Oto przykład kolejny. Tyle jest warty człowiek i życie ludzkie, jeśli nie błogosławi temu Pan Bóg. My to znamy z codzienności. Iluż to znajomych mamy, mieliśmy raczej. Teraz idzie 1 listopad, to łatwiej być o tego rodzaju refleksje, którzy za życia mocno się wynosili, zajmowali jakieś tam wysokie stanowiska. Od ich woli zależała sytuacja, pozycja i los wielu ludzi. I nagle przychodzi koniec na nich.
po ogromnym swoim no właśnie majątku, po pozycji społecznej nie zostaje nic, tylko wspomnienie. A resztki z człowieka, które potem po każdym z nas złożą w ziemi, w grobie, albo teraz w dobie kremacji, to nawet to nie zostanie, uświadamiają nam, ile jest warte w samo w sobie życie człowieka. Człowiek nie ma żadnego prawa ani tytułu do tego, by wynosić się nad innych i nad Boga samego. Bo zostanie, jeśli to robi w sposób taki właśnie trochę charakterystyczny, nawet nie trochę, tego bardzo, do złego ducha, który się zbuntował na samym początku i powiedział Bogu, nie będę ci służył, w pełnym właśnie wyznaniu pychy i buty. Musi podzielić taki los. A zatem, czego uczy nas Jeremiasz przez tę czynność symboliczną, a jego Pan Bóg? Że podstawą naszej pobożności, podstawą relacji z Bogiem i z innymi ludźmi jest szacunek do Boga, jest szacunek do drugiego człowieka i pokora. To jest coś, co Bogu podoba się najbardziej. A najmocniej Bożą dezaprobatę budzi wyniosłość, buta, pycha, pewność siebie, człowieka i pogarda względem innych, która objawia się też lekceważeniem w stosunku do Boga. Ona jest przyczyną wszelkiego zła, jakie trawi ludzkie relacje i relacje Boga i ludzi. Każdy z nas wie, bo tylko wystarczy spojrzeć na relacje w pracy, w szkole czasem, na relacje we własnej rodzinie, w grupie społecznej, że jeśli w te relacje wkradnie się pycha, buta kogoś, zarozumiałość, pogarda dla drugiego, to tam nie ma ani pokoju, ani dobra, ani szczęścia. I jeszcze jest jedna rzecz, do której się odnosi Bóg. Mówi tak na samym końcu. Jak przylega pas do bioder mężczyzny, tak przygarnąłem do siebie cały dom Izraela i cały dom Judy, by były moim narodem, moją sławą, moim zaszczytem i moją dumą. Ale oni mnie nie usłuchali. I to jest ta druga główna myśl teologiczna, która wypływa ze wszystkich tekstów proroka Jeremiasza i potem też z Ewangelii. Otóż wolą jedyną, którą Bóg manifestuje względem człowieka i narodu, jest jego szczęście i zbawienie. Bóg nie chce nigdy krzywdy, cierpienia, choroby czy śmierci ludzkiej. Te przychodzą na człowieka tylko wtedy, kiedy człowiek postanawia zapomnieć o Bogu, zlekceważyć Go, być Mu nieposłusznym i pogardzić Nim albo drugim człowiekiem. No więc tak było na samym początku, bo właśnie to wszystko, co my musimy znosić teraz, a zatem różnego rodzaju cierpienie, choroby, niedostatek, słabości nasze, zło, którego jest pełny świat, a w końcu śmierć, która jest ostateczną odpłatą za to wszystko, za tę słabość ludzką i jego nieposłuszeństwa, to jest to, ta pierwotna pycha pierwszych rodziców i ta pycha, którą każdy z nas znosi w sobie. Jest, wystarczy popatrzeć tak na to życie, które wokół nas się dzieje. To jest coś niezrozumiałego, ale dzieci nawet, te malutkie, jak zaczynają osiągać swoją świadomość, to jest każdy rodzic to doskonale wie, czyli taka kwestia 3-4 lat, to zaczynają mówić nie. To jest ten pierwszy, pedagogika to dokładnie podkreśla, pierwszy okres sprzeciwu tego malucha w sposób niezrozumiały zupełnie dla swoich najbliższych. On na wszystkie, nawet dobre rzeczy, to mówi ciągle nie, nie, nie. Tupie nogą, zaciska piąstki swoje, zęby zaciska tak samo, ale mówi nie, nie, nie. I to rodzice nawet nie są w stanie tego wytłumaczyć. Czemu tak jest? Potem chwilę to jego życie się toczy. Jest młody człowiek, nastoletni, dziewczyna czy chłopak. I znów jest okres ogromnego buntu i takiej źle pojętej asertywności, kiedy się mówi wszystkim prawie nie. A szczególnie swoim własnym rodzicom, którym się najwięcej zawdzięcza. Potem znów małżonkowie mogą coś o tym powiedzieć, bo ileż to razy jest właśnie
odpowiedzią na dobro, na życzliwość, na poświęcenie jednego z małżonków negacja ze strony drugiego. Nie, nie. Ja ci pokażę, jaka jest moja wola, czego ja chcę. Nie będę się liczył swoim słowem. I tak dalej. I w końcu relacja między człowiekiem a Bogiem. Człowiek, choć od Boga wszystko posiada, niektórzy są zdolni mówić mu nie nawet do końca swojego życia. No niestety, w teorii przynajmniej my w to wierzymy. Człowiek ma, ufamy, że tak nie będzie, przynajmniej w większości przypadków ludzkich, człowiek może powiedzieć Bogu nie nawet w chwili śmierci. A zatem, skąd się to wszystko bierze? Tutaj ta symboliczna czynność Jeremiasza nam to wytłumaczy, którą dokonuje z woli Boga. Człowiek jest zarozumiały i pyszny. Ciągle podkuszony przez złego ducha chce sprzeciwiać się woli Boga. Nie widząc, i to jest największy paradoks tej jego pychy, że największą krzywdę wyrządza samemu sobie, a przy okazji innym ludziom. Boga skrzywdzić nie potrafi, chociaż w przypadku Jezusa, prawdziwego Boga i człowieka, to mu się udało, bo zawiesił na krzyżu Syna Bożego, który przyszedł nas zbawić. Ale prawdziwego Boga w majestacie, w transcendencji, nasze te ludzkie nieposłuszeństwa bezpośrednio dotknąć nie mogą. I Bóg, i to jest ostatnie jego zawsze słowo, tak jak i w tym właśnie tekście o Jeremiaszu, nawet w obliczu takiej pychy, takiej niewdzięczności, nieposłuszeństwa człowieka, chce manifestować swoje dobro i przebaczenie. I tu właśnie to mówi. Każdy człowiek, naród wybrany, Kościół dzisiaj, według zamierzeń Bożych ma pełnić rolę takiego ozdobnego pasa dla Boga. Bóg chce się chwalić tym narodem, tak jak rodzice swoimi dziećmi, jak mężczyzna, który jest ubrany w jakiś wykwintny strój, ten pas, chce się tym pochwalić. Tak Bóg nami się chce pochwalić. Niestety człowiek może to wszystko zniszczyć. I to niekiedy zniszczyć bezpowrotnie. Naszą rolę, rolę katechetów, nauczycieli, rodziców, widać i w tym, że mamy to pokolenie młode przestrzegać przed tego rodzaju postawą. Na różne sposoby, również za pomocą różnego rodzaju czynności symbolicznych, jak to prorok powiedział, jak to wykonał na polecenie Boga, po to, aby uchronić od tego, co może nam najbardziej grozić, zerwanie relacji bliskiej z Bogiem i zniszczenie tego stanu szczęścia, do którego Bóg nas powołuje. A teraz na koniec, żeby to zilustrować już bardzo krótko, no właśnie, co potrafi zło wobec człowieka i kto jest jego najpierwszym, tym pierwotnym źródłem. Opisuje właśnie pan Arturo Mari, jeszcze raz prezentuje tutaj to świadectwo, z którego korzystamy przy każdej tej naszej refleksji. Niech ta historia, którą on tutaj przytacza, którą teraz wspólnie na koniec wysłuchamy, będzie dla nas z jednej strony przestrogą, a z drugiej strony, znów tak jak z tekstu jeremiaszowego, ogromną otuchą, że to nie zło, nie zły duch ma przewagę nad człowiekiem, ale mocą Bożą to Chrystus, to Bóg Ojciec, to Duch Boży ma przewagę nad złem i nigdy nie pozwoli, żeby zło ostatecznie zatriumfowało, choć na naszych oczach zło bardzo często jest bardziej krzykliwe od dobra. Mówisz, wspomina ten pan Arturo Mari, że święty Franciszek wypędzał demony. Pamiętam, jak podczas jednej z audiencji ogólnych przyprowadzono dość szczególną dziewczynę. W pewnej chwili zaczęła krzyczeć, a jej głos był nieludzki, brzmiał jak głos zwierzęcia, raczej jak gdyby pochodził zza światów. Wyrzucała z siebie słowa wulgarne, przepełnione złością, nienawiścią, obraźliwe. Wobec kogo? Wobec papieża. Wicegubernator państwa watykańskiego, arcybiskup Danci, podszedł do niej i starał się do niej przemówić, ale bez żadnego skutku. Dziewczyna zachowywała się coraz gwałtowniej, wykrzykiwała coraz gorsze przekleństwa. Po audiencji Ojciec Święty zaczął żegnać się z gośćmi, a następnie wsiadł do samochodu i odjechał w kierunku swojej siedziby.
Na wysokości Arco delle Campane, blisko Bazyliki Świętego Piotra, już znajdowała się ta dziewczyna. Miała 20, może 22 lata. Była wątła, ale nie mogło dać jej rady 6 funkcjonariuszy służb porządkowych, silnych, potężnych mężczyzn. Miała niepojętą, wręcz nadludzką siłę. Kiedy powiedziano papieżowi, co się dzieje, kazał zatrzymać samochód. Wysiadł, podszedł do niej i wtedy nastąpiła szokująca scena. Dziewczyna zaczęła wrzeszczeć. Idź sobie, ty pokrzywiony, przeklęty staruchu. Wypluwała z siebie przy tym ciemnozieloną, prawie brunatną ślinę. Strażnicy, którzy próbowali ją przytrzymać, byli zlani potem. Dziewczyna wyrwała się, wyglądała nieludzko. Jej siły również były nieludzkie. A Ojciec Święty podszedł do niej, zrobił znak krzyża i zaczął modlić się po łacinie. Stałem w pewnej odległości, więc nie słyszałem jego słów. Za to bardzo wyraźnie słyszałem tę dziewczynę, która wciąż złorzeczyła. Jesteś chory, ty staruchu, jesteś pokręcony. W pewnej chwili, podczas gdy papież wciąż się jeszcze modlił, głos dziewczyny zaczął cichnąć. Wreszcie zabrzmiał prawie jak skarga i lament. Przecież wiesz, mówiła, że wobec ciebie ja nic nie mogę. Jesteś zbyt mocny, zbyt mocny. Ojciec Święty, modląc się, położył dłoń na jej głowie i wówczas dał się słyszeć wrzask, jak gdyby wprost z jej wnętrzności. Papież pobłogosławił ją, znów jej dotknął, a głos dziewczyny stawał się coraz łagodniejszy. Powtarzała tylko, przestań, przeklęty. A po blisko 20 minutach zamilkła. Dziewczyna opadła z sił, spojrzała już jednak łagodnie na papieża. A on ją pobłogosławił i odszedł. Byłem wstrząśnięty, wzburzony przekleństwami wobec papieża oraz samym nieludzkim tonem głosu tej dziewczyny, a także prostotą i mocą modlitwy papieża. Czy zdarzyło się to tylko raz? Ja byłem świadkiem 3 takich wydarzeń i miały one zawsze podobny przebieg. Za każdym razem słychać było ten złowrogi ton, nieludzki okrzyk. Za każdym razem pojawiała się piana na ustach. Szczególnie dobrze pamiętam pewną kobietę ze Spoleto, która niedługo po swoim ślubie przyszła z mężem na audiencję do auli Pawła VI. Kiedy zaczęła krzyczeć na Ojca Świętego, arcybiskup Cagliari zwrócił się do niej, a raczej do diabła, który był w niej, słowami: bądź posłuszny, szatanie, to jest papież. Ale nie udało mu się jej uspokoić. Kobieta krzyczała głosem torturowanego człowieka. W pewnej chwili Ojciec Święty podszedł do niej, pobłogosławił ją, dotknął jej głowy, a kiedy się uspokoiła i otworzyła oczy, miała spojrzenie pogodne i nierealne, jak gdyby obudziła się z głębokiego snu. Była wyczerpana, jak po jakiejś ciężkiej bitwie. Czemu akurat ten przykład przytaczam? Dzisiaj oczywiście bardzo trudno jest mówić o genezie wszelkiego zła, którym jest zły duch, o którym tak często mówi i Pismo Starego, i Nowego Testamentu. Na religii również jesteśmy świadkami wielu pytań, a mało mamy odpowiedzi. Ale idea właśnie ojca złego, źródła wszelkiego zła, ona jest ostateczną genezą, wytłumaczeniem wielu postaw ludzkich. Patrząc na naszych bliskich, na innych ludzi, niekiedy nie sposób ich zrozumieć, ich decyzji, ich zachowań, ich słów. Tyle agresji, tyle przemocy, tyle pogardy. Sam człowiek z siebie nie jest w stanie wygenerować tyle zła. Ale jeśli nie jest blisko Boga, powoli oddaje się pod oddziaływanie złych sił. I to nie jest bajka. To nie jest jakiś przesąd z przeszłości. To jest coś, co my możemy doświadczyć na co dzień w sobie samych i w innych. Rolą katechety przede wszystkim jest trzymać swoich wychowanków blisko Boga, który jest jedynym źródłem siły, pokoju i szczęścia, i jak najmocniej oddalać ich od sił złych, które w naszej zepsutej naturze dominują i które są obecne również w zakusach złego ducha, który jest obecny pośród nas. A pierwszym takim namacalnym dowodem, że on jest blisko, jest ludzka pycha i pogarda dla drugiego człowieka i dla Pana Boga.
I to, jak uczy nas prorok Jeremiasz, przez z woli Boga, jest coś, czego winniśmy się najbardziej wystrzegać i powinniśmy uczyć innych, młodszych, niedoświadczonych, by wystrzegali się tej postawy po to, by uchronić ich życie przed mocą złego. Dziękuję za uwagę.